Doda zobaczyła popisy Kazimierskiej w tańcu z gwiazdami. Bez ogródek oceniła jej umiejętności. W tańcu z gwiazdami nie brakuje emocjonalnych momentów, do których można zaliczyć pełne pasji występy Dagmary Kazimierskiej. Ostatni układ królowej życia skomentowała nawet królowa polskiej estrady, czyli Dorota Doda-Rabczewska. Co powiedziała? Niektórzy będą zaskoczeni. Dagmara Kazimierska oczami Dody. Wokalistka skomentowała występ. Dagmara Kazimierska od lat budzi ogromne emocje w sieci. Szczera gwiazda małego ekranu cieszy się jeszcze większą popularnością, odkąd występuje w tańcu z gwiazdami. Nawet Doda nie mogła przejść obojętnie obok tanecznych umiejętności starszej koleżanki. Co wy tak gadacie na tę Dagmarę? No ładnie dziewczyna tańczy. O, jak zawija, napisała na Instastories wokalistka. Dagmara Kazimierska nie pozostała obojętna. Skomentowała umiejętności Dody. Co ciekawe, Dagmara również nie pozostaje obojętna na wokalne umiejętności Dody. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, co myśli o piosenkarce. Przede wszystkim, co najbardziej w niej kocham, to, że ona jest mega inteligentna, petarda. W tym szczuplutkim ciałku tam jest taka głowa, drodzy państwo. Powiedziała celebrytka. Podkreśliła też, że w środku jest małą dziewczynką, przez co Dorota jest naturalna, szczera i otwarta na świat. To jest niezwykła kobieta, podsumowała na koniec wywiadu. Doda ma powody do radości. W tym roku osiągnęła kolejny szczyt. Wygląda na to, że zachwyty względem wokalistki wychodzą nie tylko z ust Dagmary. Dzięki licznym fanom Doda ma w tym roku ogromne powody do radości. Co się wydarzyło? Dorota Rabczewska uplasowała się na drugim miejscu w rankingu Osoby Publiczne 2023. Wyprzedziła ją jedynie Anna Lewandowska. Wow, tego się nie spodziewałam. Moja popularność została wyliczona na 17 718 814, o prawie 3 miliony więcej niż w zeszłym roku. Doda długo nie czekała z komentarzem. Po otrzymaniu wyników szybciutko udostępniła miłe słowa na swoim Instagramie. Co wpłynęło na wysoką pozycję Dody? 40-latka w tym roku zaskoczyła widzów własnym programem zrealizowanym we współpracy z Polsatem, Doda. Dream Show, trasą muzyczną Aquaria Tour oraz reedycją płyty Aquaria, tym razem wydaną w wersji deluxe. Marzenia Dody zaskakują. To ma teraz w planach. W rozmowie z Pomponikiem Doda wyjawiła, że w tym momencie kariery ma jedno szczególne marzenie. Liczy na zostanie jurorką The Voice of Poland. Moim marzeniem jest The Voice i nie chciałabym go stracić z oczu, mimo że z tego, co widzę, nie jest to realne w tym roku, jak wynika z różnych plotek. Szkoda, bardzo jest mi przykro, bo w głębi duszy bardzo na to liczyłam. Ale trudno, poczekam jeszcze. Po zmianie rządu mają inne wytyczne w telewizji i inne nazwiska, które chcą promować, wyznała nam gwiazda.